Cześć, witam Was w kolejnym odcinku analizy projektowej kryptowaluty, w którym to zajmiemy się projektem Game Credits. Także serdecznie zapraszam Was do wysłuchania i do obejrzenia tego odcinka. Projekt Game Credits, którego celem, myślę, że można powiedzieć, już było umożliwienie wykonywania płatności graczom właśnie korzystając z gier. Projekt posiadający konkurencję w postaci projektów omawianych na moim kanale, takich jak na przykład Phantom, czy też dodatkowej biblioteki umożliwiającej wykorzystanie projektu Stratis również w środowisku gier wideo. Tutaj myślę, że tylko już nie moim zdaniem w tym projekcie niewiele się dzieje, dlatego tak pro forma. Zobaczmy, co tak naprawdę można ciekawego jeszcze wyczytać, aby w miarę szybko mieć możliwość takie sytuacje wykryć w przyszłości. Jeśli chodzi o kod progress na kod paprice, to tutaj nie mamy pokazanych żadnych ruchów. No to jeszcze oczywiście nie jest jakiś wyznacznik tego, że w projekcie nic się nie dzieje. Natomiast przechodząc na GitHub, stronę organizacji na GitHubie, właśnie organizacji Game Credits, a w zasadzie fundacji, bo za tym projektem stoi fundacja. Fundacja tak zwana non-profit, czyli której celem nie jest przynoszenie zysków. I tutaj widzimy, że w zasadzie w żadnym z repozytoriów tej organizacji na GitHubie nic się nie dzieje. Widzimy same poziome kreski. Jeśli tutaj byłaby jakaś aktywność, to widzielibyśmy jakieś skoki, jakieś piki, podobnie jak na wykresie cen kryptowaluty na giełdzie. Także tutaj na tyle repozytoriów, na 19 repozytoriów, które są na GitHubie, nie widzimy żadnej aktywności. To jest ostatnia aktywność w październiku w zakresie przeglądarki bloków, także to nic wnoszącego do logiki. Update z czerwca tego roku, roku 2019, jakieś tam w głównym repozytorium, no niemniej jednak nic tutaj się nic nie dzieje. Co ważne, tutaj mamy bibliotekę JavaScript, napisaną w języku JavaScript, która ma umożliwić właśnie interakcję z platformą Game Credits. I co ciekawe, tutaj szukałem też na portalu NPM jakieś informacji o tej bibliotece, niestety nie ma. I tutaj zwróćcie uwagę, że jest NPM test, czyli to nawet osobie, która wrzucała na GitHuba ten plik readme, który tutaj możemy przeglądać, nie chciało się, bądź nie zmieniała nawet tej nazwy na adekwatną do tego projektu, po prostu zostawiła domyślnie test, także tutaj oni chyba nawet nie mieli zamiaru wrzucać tego na NPM-a, aby umożliwić pobranie to kolejnym programistom. Przypomnę jedynie, że serwis NPM umożliwia właśnie na przechowywanie bibliotek, które służą do tworzenia aplikacji w oparciu o konkretne platformy i dzięki temu, dzięki śledzeniu ilości pobrań na tym portalu, możemy mieć w miarę czytelny obraz odnośnie adopcji poszczególnego rozwiązania właśnie w kręgach typowo informatycznych. Tutaj jeszcze może krótki rzut oka na roadmap, aby potwierdzić, że ta sytuacja na GitHubie nie powinna mieć takiego miejsca, jakie ma. Estimated time to arrive, czyli popularna ETA w środowisku właśnie wytwarzania oprogramowania. Drugi kwartał 2019 roku. Widzimy, że nadal to nie jest tutaj zakończone. Kolejne ety również na drugi kwartał. Tu jeszcze mniej zostało wykonane, czyli biblioteki umożliwiające korzystanie z infrastruktury Game Credits w innych językach, środowiskach oprogramowania. Również nic w tym zakresie się nie dzieje. I kolejne właśnie kwartały bieżącego 2019 roku w ogóle nie update'owane. Także myślę, że śmiało możemy uznać ten projekt za wymarły. Może nie nazywajmy go od razu oszustwem, ale na pewno złym projektem, a to czasami mimo wszystko jest dosyć istotna różnica. Także jeśli chodzi o ten projekt, to z mojej strony to już wszystko. Zapraszam do zadawania pytań w komentarzach, do zgłaszania kolejnych projektów do analizy. Zachęcam również do odwiedzania kanałów pozostałych członków kryptonarodu. Dziękuję, cześć.